Dobry wieczór Państwu. Witam Was serdecznie w imieniu dyrektora tej zacnej instytucji, pana Adama Cieślara i swoim własnym. Jest mi niezwykle miło, że się zgromadziliście tak tłumnie na wernisażu wystawy Anny Jarosz zatytułowanego Szepty Waszych Światów. Nie ma Szepty Waszych Światów, przepraszam. Wybaczcie, to stres. Kuratorką wystawy jest Agnieszka Łukasiewicz, której przekazuję głos. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, nazywam się Agnieszka Łukasiewicz, jestem kuratorką tej wystawy. A Anna zaprosiła mnie do tego projektu około rok temu. Znamy się oczywiście dość dużo dłużej. W tej wystawie Anna zaprasza nas do wysłuchania bardzo osobistej opowieści. Opowieści swojej własnej, opowieści o swojej rodzinie, którą opowiada z punktu widzenia obserwatorki, ale także opowiada o regionie, z którego się wywodzi. Jest to jej pierwsza wystawa indywidualna w Polsce, i więc jest to dla niej na pewno ogromny zaszczyt, że to może być w jej rodzinnym Cieszynie. Także bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Oddaję głos Annie. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że wszyscy tutaj jesteście przede wszystkim. Bardzo dziękuję, że przybyliście w ten środowy wieczór. Nie wiem, no nie będę mówić za dużo, bo po pierwsze bardzo się stresuję, a po drugie no zrobiliśmy całą tą wystawę, więc możecie po prostu na nią, z nią przebywać i ją trochę poznać teraz. Historia w zasadzie zaczęła się od wielu rozmów z moją babcią i z moją mamą. I wiecie, tak po nitce do kłębka zaczęłam poznawać historię mojej rodziny, o której w ogóle nic praktycznie wcześniej nie wiedziałam i pomyślałam, że to jest coś, co jest warte opowiedzenia i przekazania. Mówię o traumie i o takiej traumie, która przechodzi z pokolenia na pokolenie i o tym, jak trauma siedzi w ciele i no i w zasadzie tyle, jak wszyscy myślę, w jakiś sposób czujemy tą emocję. Tyle. Dziękuję bardzo, zapraszam do po prostu obejrzenia wystawy.